dzisiaj oficjalnie uruchamiamy, oddajemy nasze laboratorium, które wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną przygotowaliśmy. Laboratorium odnawialnych źródeł energii było wykonane przede wszystkim w trzech celach. Cel pierwszy to jest dydaktyka. Tam będą prowadzone zajęcia ze studentami. Studenci będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami, jakie w tej chwili są, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Druga rzecz to my jako pracownicy Politechniki Opolskiej będziemy wykorzystywać do badań naukowych. I wreszcie trzecia rzecz, która też jest równie istotna, wspólnie właśnie wypracowana przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, to jest to, że inni przedsiębiorcy będą mogli korzystać również z tych laboratoriów dla swoich własnych celów, swoich własnych badań. Naszym zdaniem jest to kolejny kamień milowy we współpracy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark z Politechniką Opolską. To, co jest dla nas szczególnie ważne, to już powiedział pan rektor, czyli to, że z laboratorium nieodpłatnie będą mogli korzystać przedsiębiorcy strefowi, z samego laboratorium, ale także z wyników badań, które zostaną przeprowadzone w tym laboratorium. Uważam, że to jest szczególnie ważna inicjatywa jakby w dobie dyskusji o zielonej energii, o tym, jak firmy powinny, w jakim kierunku powinny iść, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, i na pewno te odnawialne źródła energii są takim pierwszym krokiem dla wielu firm w tym zakresie. Laboratorium pozyskiwania i magazynowania energii, które wchodzić będzie w skład Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Katedrze Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej. Jest to instalacja może niezbyt duża, ale tutaj nie chodzi nam o wielkość, bo to nie jest problemem przenieść to, co będziemy robili w tym laboratorium, właśnie na większe instalacje. System elektroenergetyczny to nie jest urządzenie, które możemy sobie wyprodukować energii nieskończenie dużo i wepchnąć. Tu musi być istniejący status quo, czyli ile produkuję, tyle muszę konsumować. Jest problem z tym racjonalnym zarządzaniem energią. Wchodzą taryfy dynamiczne, obecnie będziemy się rozliczali, już się rozliczamy, co 15 minut, więc można tak magazynem żonglować, żeby na tym zarabiać pieniądze, i to bardzo duże pieniądze, siedząc przysłowiowo w białych rękawiczkach przed komputerem, odpowiednio sterując takim magazynem, czyli kupujemy wtedy energię, czy gromadzimy ją w magazynie, gdy produkcja czy przywiejającym wietrze właśnie z elektrowni wiatrowych, czy z fotowoltaiki jest tania, a właściwie czasami jest nawet ujemna, bo jest jej zbyt dużo i trzeba ją właśnie jakoś z systemu zabrać, więc wtedy warto ją po prostu nabyć, zmagazynować, a w godzinach szczytu wieczornego, na przykład godzina 17, 18, 19, sprzedać po dużo, dużo lepszych stawkach. Te panele czy magazyn, które tutaj są zainstalowane, one nie mają dużej mocy. To jest 20 kW w piku w panelach i 25 kWh w magazynie, więc z punktu widzenia wielkości to jest nic. Natomiast sercem tej instalacji, która tutaj właśnie przy współpracy z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną została stworzona, jest sterownik nadrzędny, który będzie właśnie zarządzał tą całą instalacją, i nasi naukowcy, nasi studenci, doktoranci czy przedsiębiorcy z zewnątrz będą mogli opracowywać własne algorytmy sterowania i implementować je właśnie w tym sterowniku, i dzięki temu będziemy mogli na tej małej jednostce, która nie zaburzy pracy systemu elektroenergetycznego, przetestować.